Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Rekord i witam was w kolejnym odcinku Jurassic World Evolution. Jest to już 20 odcinek tutaj z kolei naszego drugiego sezonu. No i mam tutaj bardzo dobre informacje. Ja mam godzinę 8 na zegarku, parę minut po 8, 13 września, czyli dzisiaj wychodzi update 1.4 do właśnie Jurassic World Evolution, czyli o 9 po prostu będziemy tutaj sobie aktualizowali naszą grę. No i już następny odcinek, jaki zobaczycie już w poniedziałek, dopiero właściwie w poniedziałek, chyba że go dzisiaj, jeszcze go wam dzisiaj pokażę, w zależności czy uda mi się go nagrać. Znaczy dzisiaj, w piątek znaczy się, ponieważ ja nagrywam sobie do przodu, czyli go w piątek jeszcze wam pokażę. Dobrze. Jeśli chodzi tutaj o ten upgrade, będziemy mieli cztery takie poważne zmiany odnośnie dinozaurów, czyli właściwie czterech dinozaurów. Ceratosaurus, Tyrannosaurus będą nieco niższe niż teraz. Spinosaurus będzie nieco wyższy, a Gigantosaurus będzie naprawdę dużo wyższy niż w tym momencie. Dlatego też w dzisiejszym odcinku zajmiemy się gigantozaurem, jego będziemy dzisiaj inkubowali, właściwie on już jest w trakcie inkubacji, no i on właśnie zagości w naszych dzisiaj zagrodach. Także teraz, no, zanim ta inkubacja zostanie zakończona, ja już mam go gdzie umieścić, także on sobie będzie umieszczony na wybiegu małego zaura. A zanim to jednak się zakończy, ja tutaj sobie pozwolę wybudować jakiś hotel, bo dawno tego po prostu nie stawialiśmy, no i mamy tego bardzo mało. Dlatego też taki hotel teraz sobie tutaj postawimy sobie taki hotel. Hotel myślę, że możemy sobie tutaj śmiało postawić bezpośrednio do ścieżki, o coś w tym stylu. No i oczywiście postawimy sobie kilka też mniejszych budynków, których też tu brakuje. Brakuje nam fast fooda. Jakby nie patrząc, zrobimy to w taki sposób, żeby to jednak jakoś wyglądało. No właśnie, tutaj chyba nic więcej nie postawimy, ale postaram się jeszcze coś przyciągnąć. Dobra, na razie tak sobie zostawimy. Jak widzicie, na razie nie mamy zasilania, ale to zasilanie za chwilę sobie tutaj dociągniemy. Dobra, mamy fast fooda, czyli możemy sobie postawić bar. Dobra, postawimy sobie jakiś bar. Zmieści się? Właśnie tak ciężko widzę, ale gdzieś tu przed chwilą mi się taka info... O, właśnie. Takie okienko zapaliło. Dobra, ja sobie może odwrócę, może tutaj się faktycznie zmieści. No właśnie, to jest ten problem, że jest tu straszne... Dobra, mamy to w ten sposób, niestety ścieżka tu jest zbyt mała, ale myślę, że możemy sobie ją zmodyfikować bez najmniejszego problemu. Także ją sobie teraz zmodyfikujemy i pięknie, i mamy teraz dużo szerszą ścieżkę. No i mamy przy okazji do tego postawione dwa nowe budynki, więc ja mogę sobie teraz taki malutki transformator postawić gdzieś powiedzmy w tym miejscu, żeby zasilić jednocześnie hotel i resztę budynków. Tutaj jeden słup, drugi słup, no i mamy zasilanie, jak powiem, już przyłączone, tylko kwestia budowy transformatora, który już tak naprawdę jest wybudowany, czyli po prostu zasilanie do hotelu, jak i tutaj do fast fooda, już wszystko idzie. No i tutaj też sobie zmniejszymy. Ja tutaj rozdaję jedzenie naszym gościom za darmo, ponieważ skoro to jest unlimited gra w tym momencie na Isla Nubla, no to mówię, przecież ja nie będę tutaj sobie żałował, oszczędzał, tylko po prostu niech wszyscy mają równe korzyści. I tak ja nie mam tutaj żadnych z tego korzyści zarobkowych, także mi to jest niepotrzebne, więc po co? Więc po co właśnie się tutaj w takie rzeczy bawić? Lepiej po prostu uzyskać sobie te na spokojnie 5 gwiazdek. Jak widzicie, ja tutaj no walczę, żeby zdobyć
dodać drugą gwiazdkę chociażby z tego całego tak, z tego całego tutaj naszego zarządzania parkiem, znaczy się chodzi mi tutaj o, głównie o to właśnie jedzenia, nie jedzenia, hotele, nie hotele, no to tak by to wyglądało. Restaurację, restaurację sobie też możemy założyć, nie ma problemu najmniejszego. Jak najbliżej hotelu, żeby po prostu oszczędzić jak najwięcej miejsca. Dobra, czyli restauracja już też jest w trakcie budowy. No i w ten sposób postawiliśmy trzy nowe budynki, które będą się tutaj naprawdę bardzo fajnie rozwijały. Zobaczcie, ta ścieżka tak naprawdę była jeszcze przed chwilą pusta, a już jest ona w użytku. Także już coś tutaj się dzieje, już widzimy jak nasi goście wychodzą sobie z hotelu. A ja w ten czas jeszcze mogę tutaj sobie postawić, o ile miejsce mi pozwoli, jakiś schron, ponieważ tych schronów mamy bardzo mało. A powiem wam, że na pewno się nam tutaj przydadzą. Dobra, tutaj widzę, się zgapiłem z tym schronem, no i jednego schronu nie mam. Także my sobie go dziś teraz będziemy musieli postawić w innej części naszego parku. Powiedzmy, że to będzie... Właśnie tutaj też schronów nigdzie nie ma po tej stronie, gdzie najwięcej praktycznie mamy drapieżników. Mianowicie tu mamy Indominusa Rexa, czy też Tyranozaura. Czy też tutaj nawet mamy... Kogo tu mamy? Spinozaura, tak? Gdzie on jest? Spinuś! Spinuś, gdzie jesteś? Nie widzę cię. Spinuś. Nie ma? Jest, kurde. Dobra, jest Spinuś. Strasznie mu spadł komfort. Chociaż ze względu na to, że ma chyba zbyt mały wybieg. Ale jak to się stało? To ja może mu trochę drzewek usunę. Może mu ten komfort się w ten czas poprawi. Dobra, ja tutaj trochę drzewek usuniemy. Mam nadzieję, że mu tutaj nie spadnie odnośnie drzew. Dobra, ten komfort mu cały czas schodzi coraz niżej i niżej. Proponuję taką małą pewnie tutaj 23 tysiące metrów kwadratowych potrzebujesz. Masz trochę za mało. Także... Powiem wam, że będzie ciężko. Tutaj też nie jest wcale duży wybieg. Nie mam gdzie uszczypnąć, żeby po prostu to by dać. Może ewentualnie tutaj będę w stanie, że tak powiem, do samej drogi to trochę powiększyć. Ja sobie z chęcią ten wybieg powiększę. Robisko, ok, coś w tym stylu. No właśnie, tak mi wchodzi to w linię, abym nie chciał, żeby tak w linię wchodziło. Tak. Ja może zrobię to po prostu jednak. No dobrze, udało mi się tutaj, że tak powiem, kilka metrów kwadratowych dołożyć. Tak, trochę udało się dołożyć tych metrów kwadratowych, ale jeszcze jest to zbyt niski poziom, żeby nasz tutaj Spinosaurus był zadowolony. Dlatego też ja tutaj tą bramę sobie teraz usunę. Usunę tą bramę. Tak, tą bramę sprzedajemy. No i tutaj, jak wcześniej wspomniałem, jeszcze też sobie właśnie dołożymy kilka centymetrów kwadratowych, bo już tego metrami naprawdę dużymi nie można nazwać, bo już są centymetry kwadratowe, to co my teraz tutaj robimy. Tak, będziemy tu bardzo pomalutku, bardzo bliziutko. No i zastanawiam się, gdzie ja taką tą furtkę tak naprawdę teraz umieszczę. No, będzie ciężko z tą furtką. No powiem wam, że nie mam tutaj wizji na to, a Spinozaurus, chciałem usunąć tą część, ale no niestety Spinozaurus jest zbyt blisko. Patrzcie, jak ja usunę, to on sobie tu będzie chciał uciec teraz.
za wszelką cenę. Widzicie, on już tutaj wyczuł, że coś jest nie halo i już tam próbował, kombinował, ale na szczęście goni tylko naszą owieczkę, czy też kozę, to jest koza, tak. Dobra, jeśli chodzi o jego komfort, to właśnie się znacznie poprawia, czyli udało nam się powiększyć spokojnie jego wybieg. No i teraz moim problemem jest umieszczenie tutaj, że tak powiem, bramy wjazdowej, ponieważ takiej bramy na tą chwilę nie mamy, więc ja umieszczę u tyranozaura drugą bramę, dzięki której będą mieli możliwość po prostu przejechania do spinozaura. Taka mała modyfikacja, żeby po prostu nasz spinozaurus był z tego zadowolony. Słuchajcie, jeśli chodzi o gigantozaura, który jest właśnie w inkubatorze, a właściwie nawet dwa, ponieważ 62% to nie jest tak źle. Postanowiłem sobie tutaj dwa zainkubować, więc pierwszego właśnie wypuszczamy na wolność. I powiem wam, że gigantozaurus jest naprawdę bardzo podobny do ale jak tutaj zwracam uwagę odnośnie jego przednich łap, tych takich raciszek małych, ujmę. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o gigantozaurus, który gdzieś mi tutaj spieprzył, ale to nic, mamy jeszcze jednego, także jeszcze jednego sobie śmiało tutaj na wybieg wypuścimy, ponieważ to on jest dzisiejszym naszym asem w tym odcinku i on będzie znacznie większy. Teraz się przypatrzcie, jak on mniej więcej wygląda. Odnośnie tego update'u 1.4 będzie będziemy mieli możliwość w sandboxie sobie naprawdę bardzo dużo pozmieniać, czyli będziemy mogli sobie dodać pieniądze, będziemy sobie mogli dużo takich pojedynczych spraw pozmieniać. Także to będzie naprawdę bardzo fajna rzecz, jeśli o to chodzi. Ja tutaj osobiście też mam powłączane na przykład burze i takie tam rzeczy, ale jeszcze do tej pory nic mnie nie spotkało. Mam wyłączoną awarię elektrowni, także też na szczęście się nic nie dzieje, bo tak naprawdę jest to wszystko powyłączane. Dobra, biorę śmigłowiec nasz, no i myślę, że mogę się zabrać za uspanie naszych gigantozaurów, które właśnie trafią na wybieg majungozaura. Dobra, jak mówiłem wcześniej, trochę takich drobniejszych informacji. 18600 metrów, populacja na jednym wybiegu to jest do 13 dinozaurów z social group, czyli z danego gatunku tutaj. Mamy od 0 do 2 maksymalnie, czyli więcej nie może być. Co my tu jeszcze mamy, zanim się rozłączy? 14, 12 metrów, 3, 2 metra, coś na tym zasadzie, ale wracając tutaj do jego życia. Podstawa tutaj jest 210 plus 145, co nam daje 355 jednostek życia, czyli on naprawdę bardzo długo tutaj nam spędzi, będzie bardzo długo żył na naszych wybiegach, no i na pewno go nieraz tutaj jeszcze spotkamy w naszych odcinkach, no na pewno już na najbliższym, który prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zostanie przeze mnie nagrany, jeśli chodzi odnośnie właśnie tego update'u. Jeśli chodzi o te tutaj teraz gigantozaury, jak mówiłem, przenoszę do wybiegu majungozaura. Majungozaura, którego tutaj miałem wcześniej uśpionego, niestety sobie sprzedam.
ale z czasem myślę, że coś na pewno się tutaj jeszcze pojawi. Dobra, czyli nasze gigantozaury są właśnie w trakcie transportu. Niech im kulka w oko. No i co? Myślę, że możemy sobie czekać na kolejny tutaj właśnie update, który, jak mówiłem, już jest dzisiaj, 13 września. Będziemy tutaj jakoś długo na tym spekulowali, czekać, myślę. Jeśli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrypcję. Ja mówię wam cześć i czołem i widzimy się już niebawem. Transportation complete.